Cześć, witam ponownie na kanale APG Studio. Dzisiejsza sesja znowu bardzo łatwa dla każdego. Będziemy ćwiczyć balans ciała, czyli różne pozycje jogi na równowagę i mięśni brzucha. No i mocne nogi. Zapraszam. Także dzisiaj nie potrzebujecie dużo miejsca, tylko tyle co w pozycji stojącej. Zapraszam serdecznie. Ustawiamy stopę na szerokość bioder. Podnosimy, unosimy palce wysoko, tak szeroko i dociskamy do podłogi, żeby te stopy były bardzo płasko. To będzie nasz balans, nasza podstawa do ćwiczenia równowagi i powoli staramy się unieść pięty. Na początku niezbyt wysoko. Najważniejsze, żeby utrzymywać balans, tą równowagę. I co jest ważne teraz, unosimy się do góry, nie skupiaj się na tych piętach i stopach, tylko na pozycji bioder. Czyli ściągamy mięśnie pośladków i brzucha i skupiamy się na unoszeniu bioder przy wdechu i powoli opuszczamy mięśnie tutaj dookoła, tak jak już Wam wspominałam, jak taki gorset dookoła, tutaj klatki piersiowej i jamy brzusznej i z tyłu również kręgosłupa. Wszystkie te mięśnie teraz pracują i powoli unosimy przy wdechu i przy wydechu stopy na dół. Powolutku, niezbyt wysoko. Najważniejsze, żeby utrzymywać tą równowagę. Jeżeli będzie próbować za wysoko, będziecie tracić równowagę i no jest to droga donikąd. Musi to być powoli i musicie być cierpliwi. Na wszystko przyjdzie czas. Będziecie te stopy pięty unosić wyżej, ale no to nie stanie się od razu po jednej sesji, tylko na pewno po kilkunastu może nawet. Może jeszcze jeden raz. Wdech do góry i wydech na dół. Teraz stopy razem. Cały czas to jest wasz środek ciężkości. To już też wspominałam w innym filmiku. I siłę. Im bardziej ściągnięcie mięśnie brzucha i pośladków, tym lepiej będziecie utrzymywać wszystkie te właśnie pozycje balansujące na równowagę. Teraz do tego jeszcze dodajemy mocne mięśnie uda z prawej strony. Bo teraz będziemy się starać trzymać balans ciała na prawej nodze. Czyli staramy się dociągnąć kolano do siebie, żeby uaktywnić te mięśnie. Lewa noga z przodu i przy wdechu tylko unosimy palce do góry, przy wydechu dotykamy podłogi. Jeżeli to jest Twoja pierwsza sesja dzisiaj z serii równowagi, no to stopa na podłodze przy wydechu. Wdech do góry, wydech dotykamy podłogi, czyli mamy dalej kontakt z tym podłożem. Nie musimy się martwić, że stracimy równowagę. Jeżeli już ćwiczyłeś to wideo wcześniej, no to możemy tą nogę unieść trochę wyżej. Ale znowu pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby nie tracić równowagi. Możesz spróbować wyżej, zawsze warto spróbować, bo nie wiadomo, może dzisiaj jest dobry dzień na balans. Ale jeżeli masz z tym problemy i to ciało gdzieś wszędzie się tutaj rusza i masz problem utrzymać się w pozycji mocnej, wyprostowanej, to ta noga niżej niech będzie. I tylko poruszamy stopą w naszej kostce. W stawie kostki. Ramiona rozluźnione. Wdech, palce do góry. Wydech, palce na dół. Może jeszcze jeden raz wdech. I powoli wydech. Teraz koncentrujemy się na mięśniach. Szczególnie tego przedniego uda. Czyli ściągamy te kolano do tyłu, żeby tu uaktywnić wszystkie mięśnie. Lewy pośladek mocno pracuje. I staramy się znowu tylko palce, czyli ta stopa jest w dalszym ciągu blisko podłogi. W każdej chwili możemy się wspomóc, jeżeli tracimy równowagę. No ale jeśli ktoś ma silniejsze mięśnie brzucha, silniejsze mięśnie nóg i dobrą koordynację, dobry balans, to ta noga może być troszkę wyżej. Pamiętajcie o oddechu. Wdech, palce do góry, wydech na dół. Wdech, powoli wydech. Wdech,
i palce na dół, albo dotykam podłogi ostatni raz. Fajnie. Teraz znowu prawa noga mocno pracuje, lewa do tyłu. I teraz, kiedy unosimy stopę, kolano jest ugięte i dociskamy kolana razem do siebie. Uda razem. Bo wtedy trzymamy biodra w tej samej pozycji, ale jak wspomniałam, to jest Wasz środek ciężkości. Czyli jeżeli macie kontrolę nad tą częścią Waszego ciała, wszystkie ćwiczenia i pozycje na równowagę będą po prostu łatwiejsze do wykonania, bo skupiacie się na właściwej części Waszego ciała i używacie właściwych mięśni. Świetnie. Przy wdechu uginamy kolano, pięta wysoko, przy wydechu dociskamy do podłogi. Pokażę Wam z tej strony, czyli tylko pracuje noga w kolanie, nic więcej się tu nie dzieje, reszta ciała jest w tej samej pozycji. Wdech do góry, wydech na dół, może jeszcze jeden raz, wdech i wydech. Bardzo fajnie, teraz balans ciała, ciężar ciała na lewej, czyli znowu pracujemy tym kolanem, ściągamy mięśnie, aktywujemy i lewa. Wdech do góry, wydech na dół. Jeżeli się za bardzo koncentrujesz, to tutaj będzie sytuacja ramion nieciekawa. Rozluźniamy. Pamiętamy się, żeby oddychać swobodnie. Na początku, jeśli to jest Twoja pierwsza albo jedna z niewielu sesji, dopiero zaczynasz, no to ten oddech rzeczywiście może być problematyczny i trzeba się naprawdę na tym mocno skupiać, żeby oddychać. Ale ja o tym ciągle przypominam, więc nie musisz się martwić. Wdech do góry, wydech na dół. Pamiętaj, nie odwodzimy nogi na zewnątrz, tylko kolana razem. I wdech, i wydech. Może jeszcze jeden raz. Fajnie. Czujecie mięśnie nóg? Łydek? Dobrze, fajnie. Teraz znowu koncentrujemy się na prawej stronie, pośladek, udo i staramy się skierować tą lewą nogę na zewnątrz, ale cały czas biodra są skierowane do przodu, czyli oba pośladki, lewy i prawy, lewy i prawy, pracują, żeby te biodra lekko, nie za mocno, nie tak, tylko leciutko, jak tylko poczujecie, że te mięśnie są ściągnięte, to będziecie czuli taki mały ruch bioder do przodu. Ale nie na tyle, żeby wypchnąć brzuch. Brzucha nie wypychamy, tylko same biodra, tak lekko do przodu. I będziemy czuli rozciąganie w lewym udzie, tutaj wewnętrzna część. I zaczynamy ze stopą na podłodze. Możemy spróbować lekko unieść przy wdechu, przy wydechu znowu na dół. I wdech do góry, wydech na dół. Jeżeli Twój balans dzisiaj jest bardzo słaby, to trzymamy tą stopę, te palce na podłodze, pięta oparta na prawej nodze i tylko trzymamy tą pozycję, ale tutaj mięśnie muszą pracować. Prawe biodro, ściągnięty pośladek i biodra do przodu, żeby czuć rozciąganie w lewym udzie we wewnętrznej stronie. A jeszcze może spróbujmy kilka razy. Jeśli możesz, to unieś, jeśli nie, to tylko trzymaj. Nawet bez unoszenia stopy, nogi, w dalszym ciągu wzmacniasz te wszystkie mięśnie i pracujesz nad lepszym rozciągnięciem lewej nogi, które też jest ważne przy balansie, szczególnie właśnie przy tej pozycji drzewa. Wdech i wydech. Może jeszcze jeden raz sprawdźcie, jak tam ramiona. Oddychamy. Nie wstrzymujemy oddechu. Dobrze, super. To teraz znowu lewa noga pracuje, prawa lekko oparta i próbujemy lekko unieść nawet na jedną sekundę, tylko na jeden centymetr do góry, albo noga musi być cały czas na podłodze, bo czujemy, że jeśli ją podniesiemy, to stracimy równowagę. Nie ma problemu. Rób na tyle, ile możesz i z czasem, jak będziesz to powtarzać, ćwiczyć więcej, to nabierzesz siły. Twoje mięśnie będą lepiej odpowiadać na tego rodzaju ćwiczenia
i będzie łatwiejsze, będziesz mógł, czy będziesz mogła spróbować tą nogę wtedy unieść. Na początku znowu troszeczkę, potem coraz wyżej. Na wszystko przyjdzie czas. Wdech do góry, wydech na dół. Jeszcze ze dwa razy, jeśli możesz. Pamiętaj, każdej chwili możesz przerwać sesję. Zrobić sobie krótką przerwę. Ja Wam tu pokazuję, demonstruję wersję pierwszą, drugą, trzecią, jak tutaj można pracować, ale jeśli czujecie, że to jest za dużo, macie dosyć, to jak najbardziej zróbcie sobie przerwę. Wy znacie Wasze ciało najlepiej, nikt inny, tylko Ty. Także od Was wszystko zależy, czy podejmiecie właściwą decyzję. Dobrze, to zrobiliśmy do przodu, do tyłu, zrobiliśmy na zewnątrz. Teraz będziemy się starać unieść lewą nogę z ugiętym kolanem. Pamiętajcie znowu, teraz próbujemy lewą, czyli wszystkie mięśnie prawej nogi znowu pracują. Uda z przodu i szczególnie ten pośladek, żebyście nie wypychali w momencie uniesienia lewej nogi, żebyście nie wypychali prawego biodra na zewnątrz, bo wtedy nie pracują tutaj mięśnie brzucha, te boczne, ani pośladki, tylko Wasze ciało używa balansu, czyli zmienia równowagę na lewą stronę, przesuwając biodro. To nie jest dobra pozycja na Wasz staw biodrowy, bo nie jest niczym teraz wsparty, nic tu nie pomaga, nie pracują mięśnie, czyli pamiętajcie, że zanim uniesiecie lewą nogę, ten pośladek z prawej musi być naprawdę mocno napięty, czyli jak unosicie, to tu się nic nie zmienia. I znowu tylko leciutko, może palec jeden w dalszym ciągu na podłodze, albo może już unieść tą nogę wyżej. Znowu pracujemy na swoje własne możliwości. Tyle, na ile dzisiaj Wasze ciało, Wasze mięśnie Wam pozwoli. I wdech do góry. I wdech na dół. Jeszcze jeden raz. Świetnie. Wdech. I wydech. Super. Pamiętacie, teraz będziemy trzymać ciężar ciała na lewej, czyli biodro i udo musi być uaktywnione. Mięśnie brzucha także, ale jeżeli to jest Wasza pierwsza sesja, no to na razie skupmy się na tych podstawowych dwóch częściach, gdzie jest duża grupa mięśni. Na mięśnie brzucha też przyjdzie pora. A jeśli jest to dla Ciebie łatwa sesja, no to przy uniesieniu nogi ściągamy mięśnie pośladka, ściągamy mięśnie brzucha i unosimy kolana. Wdech i wydech. Może jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. Ostatni raz. Super. A teraz lewa noga znowu do tyłu i będziemy starać się unieść wyprostowaną nogę. Może być z palcami skierowanymi do tyłu. Fajne ćwiczenie rozciągające przednią część stopy i tutaj przednią część nogi. Albo może być z wypchniętą piętą. Wtedy rozciągamy bardziej tylną część, łydkę. Może możecie kilka razy zrobić na palce ściągnięte do tyłu i z wypchniętą piętą. Górna część ciała bez ruchu. Nie przechylam się do przodu. Chcę pracować tutaj tylna część uda i pośladek. Wzmacniam tutaj te wszystkie mięśnie. Im te mięśnie mocniejsze, tym równowaga jest lepsza. Wdech i wydech. Znowu to może być tylko mały ruch. Bardzo mały zakres ruchu, albo ta noga jest wyżej. No wszystko zależy, jak te mięśnie są mocne, na ile Wam pozwolą unieść tą nogę bez przechylania się, pochylania się do przodu. To jest najważniejsze, nie? Przechylamy się do przodu. Dobrze. Druga strona. Wasza prawa powinna być, ale mamy tylko dwie, także się nie przejmuj, po prostu zmień stronę. I znowu możemy zrobić kilka razy z palcami do tyłu. Wdech. I wydech, wdech
i wydech i pięta wypchnięta. Teraz będziecie bardziej czuć, tutaj mamy uaktywnione tą dużą grupę mięśni pośladka i długie mięśnie tylne uda. Jak tam klatka piersiowa, starajcie się tutaj kontrolować, nie pochylamy się do przodu. To jest nasza pierwsza sesja na równowagę, na to też przyjdzie czas, ale najpierw musimy pracować mięśniami prawidłowo. Jak już porozciągamy te mięśnie i wzmocnimy, to pokażę, wtedy przygotuję dla Was sesję już bardziej zaawansowaną. I ostatni raz wdech i wydech. Świetnie. Czujecie nogi? No ja trochę czuję, ale to już jest moja dzisiaj trzecia albo czwarta sesja, którą nagrywam. Dobrze. A teraz spróbujmy znowu unieść obie pięty. Stopy blisko siebie, nie całkiem razem, troszkę mamy przestrzeń między nimi i znowu staramy się unieść te pięty. Znowu to może być bardzo mały zakres ruchu, dosłownie 1 cm, albo nawet i nie, albo może potrafisz unieść wyżej. I wdech, wysoko do góry, wydech opuszczamy. Sprawdź, jak tam ramiona, barki, staramy się górną część ciała mieć rozluźnioną. Pracujemy nad dolną część ciała i tutaj mięśniami brzucha. Wdech i wydech. I jeszcze jeden raz. Wdech i wydech. Jeden jeszcze, ostatni. Super. Teraz lewa noga na bok, ale ciężar ciała mamy już na prawej. Czyli znowu nie wypychamy tego biodra. To jest podstawowy, bardzo często widzę ten błąd u ludzi, szczególnie którzy dopiero zaczynają ćwiczenia, to nie tylko joga, ale i ćwiczenia, że przy momencie, kiedy mają utrzymać balans na jednej nodze, to te biodra po prostu ucieka i potem za dwa dni jest, no tu mnie boli. No boli, no bo jak nie jest wzmocnione mięśniami, to będzie boleć, bo są po prostu ponaciągane w tą stronę, co trzeba. Także ściągamy prawy pośladek, zanim ta noga na zewnątrz. I możemy albo tak dotykać tutaj, przesuwając nogę z lewej do przodu, albo jednym płynnym ruchem, albo próbujemy tą stopę lekko unieść nad podłogą. Czyli pierwsza wersja, kiedy Wasza równowaga jest no nie taka dobra, musicie mieć ten kontakt z podłożem prawie cały czas. Jak ktoś jest silniejszy, to już tutaj uniesie. Możecie sobie wyobrazić, że coś leży tutaj między lewą a przednią stroną i tą nogę unosicie. Tutaj rozluźniam, leżę na podłodze, dotykam, unoszę i znowu opuszczam przed sobą. Wdech na zewnątrz, wydech do przodu. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. I do przodu. I teraz spróbujemy na prawą, czyli lewy pośladek, lewe udo. Jak te udo uaktywnić? Ściągnąć kolano. Po prostu pchniemy kolano do siebie, unosimy do góry. No trudno to wytłumaczyć. Po prostu tak, jakbyście chcieli zablokować ten staw kolanowy. Wtedy poczujecie, te przednie mięśnie się zaczynają zaciskać. Zaczynamy z prawej strony, czyli sprawdzamy, gdzie te biodro jest, czy jest w tej samej pozycji, kiedy mamy obydwie nogi, czy tutaj mamy taki ruch, którego nie chcemy widzieć. Dobrze, o tym pamiętajcie tutaj. I znowu tak, dotykamy tej podłogi z przodu na zewnątrz, albo płynniejszy ruch. W dalszym ciągu cały czas stopa ma kontakt z Waszą podłogą. Albo dotykamy ją tylko po prawej i z przodu. Niżej albo wyżej. Górna część ciała w tej samej pozycji. Ruch jest tylko z Waszego biodra, żeby ruszyć nogą na zewnątrz. Wydech do przodu. I wdech. I wdech. Ostatni. Rozluźniamy,
Potrząsamy trochę tymi nogami, rozluźniam mięśnie. No i jak było? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wybierzecie następną sesję, żeby ze mną poćwiczyć. Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszej sesji. Jeżeli lubicie, no to proszę kciuka do góry. Jeśli jeszcze nie macie subskrypcji, to bardzo proszę kliknijcie również. Będziecie dostawać informacje o nowych sesjach. Jeśli macie jakieś sugestie, pytania, to oczywiście czekam na wszystkie kontakty od Was. Żegnam się z Wami dzisiaj i do zobaczenia na ponownej sesji jogi. Cześć!